Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Children of the Sun. Słuchajcie, jest to gra, która określa swój gatunek jako third person puzzle shooter. Cóż kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Otóż, słuchajcie, będziemy grać dziewczyną. Ona się po prostu nazywa The Girl, więc dziewczyna, która próbuje mścić się na kulcie. Kulcie Słońca prawdopodobnie, na wszystkich tych kultystach. Chce ich wyeliminować jeden po drugim, aby dotrzeć do ich lidera i również go wyeliminować. Dlaczego? Mam nadzieję, że fabuła tej gry nam to pokaże. Niemniej, puzzle shooter dlatego, że my mamy snajperkę. Dziewczyna ma snajperkę, wystrzeliwuje tylko jeden pocisk i ten jeden magiczny pocisk ma wyeliminować wszystkie cele w każdym z poziomów. I na tym będzie ta gra polegać, co zaraz zobaczycie. Grę stworzył René Rotter, a wydaje ją Devolver Digital, więc od razu widać, że jest taka... Zawsze dla mnie wydawanie danej gry przez Devolver Digital oznacza, że już powinna mieć taką, wiecie, już ma taką... taki kredyt zaufania mam, tak? Bo Devolvery zawsze wyszukają dobre, ciekawe tytuły. Ta gra rzeczywiście jest bardzo osobliwa i specyficzna. Niestety na moment, kiedy nagrywam ten materiał, nie znam jeszcze ceny, ale możecie ją sobie zobaczyć, bo wszystkie linki zawsze są w opisie pod filmem, a my lecimy, szanowni państwo. Go hunting! Czas zapolować. Ojoj. Czas. No właśnie. Czas zapolować. Na nasze ofiary. Jeszcze jedną ciekawostką na temat tej gry, co zaraz zobaczycie, bo miałem okazję zagrać w demko podczas festiwalu, dosłownie tam 10-15 minut, więc mniej więcej wiem, o co chodzi dzięki temu, ale to, co mnie ujęło, w tę grę da się grać tylko myszką. Nic więcej poza myszką nie potrzebujecie, co zaraz się okaże, zobaczycie. Możemy się poruszać, myszka w prawo, widzicie, można wychylić myszkę, mniej lub bardziej powoli się skradać albo wolniej biegać, szybciej biegać. Musimy sobie nabrać, znaczy musimy dobrze ustalić cel, tak? Tak stanąć, żeby widzieć cele. Jak już mamy cele, możemy wciskać lepszy z myszy. I proszę bardzo, i teraz mamy jeszcze opcję, że możemy na przykład zoomować, tak? Możemy ich oznaczyć, gdybyśmy chcieli wiedzieć, gdzie są przeciwnicy. Co prawda tutaj nie mamy tego przeciwnika teraz widocznego w tym momencie, więc mogę zawsze zrobić cancel, żeby zobaczyć, gdzie on tam jest. Więc warto jest namierzyć. Znaczy namierzyć, potem zaznaczyć. No i słuchajcie, strzelamy. I potem mamy szansę na strzał kolejny. I właśnie na tym to polega. The virus in their heads, broken home, tak? Czyli zepsuty dom. No, czyli czyżby ci kultyści zabili kogoś ważnego z rodziny, naszej bohaterki? Na to wygląda. I teraz... Tutaj są punkty do zbierania, w zależności od tego, jak dobrze nam pójdzie, jak szybko ich wyeliminujemy i w ogóle jest dużo różnych też takich bajerów, które mogą nam pomóc dostawać kolejne punkty, przynajmniej tak to wyglądało w demku. Najlepsze to, że tutaj zobaczcie, widzę też oko narysowane na tym śmietniku. No ale cóż, spróbujmy znaleźć dobry cel, znaczy dobre miejsce do oddania strzału. Możemy sobie pozaznaczać typków, żeby, o właśnie, wiedzieć, gdzie oni są. No i w przyszłości będziemy mieli dodatkowe mechaniki. Ta gra nie będzie nudna i żmudna, że zawsze będziemy robić zawsze ten strzał i latać i eliminować po kolei. Tak naprawdę, słuchajcie, ta gra ma tutaj dużo takich ciekawych pomysłów na siebie. Więc zacznijmy eliminację. W główkę. Są też bonusy za headshoty. Nie wiem, czy mówiłem, ale właśnie się zaraz zobaczycie. Head distance. Im szybciej ich wykończymy, to również jest bonus. Cyk. I mega to jest
jest mega ciekawa, artystyczna gra. No i mamy to, The Virus in Their Heads. Co znaczy, że każdy, słuchajcie, każdy jeszcze etap ma ukryte zadanie, które da nam dodatkowe punkty. Więc no właśnie, The Virus in Their Heads, Broken Home, mamy to. Jestem na 27 miejscu. Ale wiadomo, że to się zmieni, bo jeszcze nagrywam to przed premierą. Co ważne, time in level, widzicie? Ile czasu spędziłem w poziomie? Shots fired, też każdy... znaczy w shots fired, właśnie nie wiem, strzeliłem raz, a dało mi minus 300. Trzeba się zrozumieć też, jak ta punktacja działa. Ale co ważne, mamy 4 razy headshota. Dystans, który mój pocisk przebił, czymś, gdyby przebył tak, tak, tak i tak, miałbym więcej punktów za dystans na przykład. Jak przeciwnik się rusza, mam dodatkowe punkty. No i challenge. Challenge to jest właśnie tytuł tego poziomu, nam coś sugeruje. Wirus w ich głowach, czyli zrób same headshoty. Ja tu nie będę, słuchajcie, min-maxował. Nie będę tutaj poświęcał czasu na to, żeby zrobić jak najlepszy wynik, bo chcę wam pokazywać po prostu, jak gra wygląda. Tak? Idziemy dalej. Pierwszy etap mamy zaliczony. Pytanie, czy będzie taka sama kolejność, jaka była w demku. A Vulture. Tak? Maksymalny wynik na razie to 2890. When it moves, it spreads. No właśnie, co to może oznaczać? While it moves, it spreads. Może trzeba wszystkich przeciwników trafić, kiedy się ruszają. Okej. When it moves, it spreads. Vulture, czyli rozumiem, że sęp. Wiecie co, mam wrażenie, że już tego etapu nie było w demku. Że demko było... Oczywiście nie pamiętam aż tak dokładnie każdego etapu, ale mam wrażenie, że demko miało tylko kilka wybranych poziomów, żebyśmy mogli przetestować co i jak. I ten sobie chodzi. A tu jeszcze jest jeden. Widzimy też, że zawsze jest ich czterech, prawda? A też zastanawiam się, czy przypadkiem nie było tak, że można było strzelić w samochód i samochód wybuchał. Spróbujmy to. Failed. No właśnie, okej. Dobra, wiem dlaczego wydawało mi się, że samochód wybuchał. Słuchajcie, trzeba trafić w jego bak. Pytanie brzmi, czy tutaj można trafić w bak samochodu? Wydaje mi się, że ten samochód już dawno wybuchł, więc raczej nie. To dopiero jest jakby opcja na przyszłość. Dobra, więc słuchajcie, zaczniemy po kolei eliminować kolegów. Cyk. I raz. Aha, właśnie to jest ta zagadka, tak? Że trzeba dobrze wybierać też kolejność przeciwników. A to co? To był jakiś znak. Dobra. Żeby móc... Jest! Dobra, wind moves, it spreads. Jest wykonane, tak? Że trzeba też dobrać, słuchajcie, dobrą kolejność, bo może z niektórej perspektywy, z pewnej perspektywy będzie bardzo ciężko trafić kolejnego przeciwnika, co dopiero można zobaczyć testując, nie? A shots fired minus 200 teraz, okej. Więc, o. Tak to słuchajcie, wygląda w tej grze. To jest bardzo fajny pomysł, naprawdę. Ta gra jest takim jednocześnie grą logiczną, a jednocześnie bardzo prostą mechanicznie, ale z fajnym pomysłem. Więc ja bardzo lubię fajne pomysły. I akurat Children of the Sun pokazuje coś oryginalnego. Being stuck. Gas tanks made the world burn brighter. O właśnie, no to chyba właśnie zrobiłem mały spoiler. Myślę, że jak widzieliście, graliście, widzieliście jakieś screeny, to myślę, że wybuch, albo to, że w ogóle, no właśnie, bak wybucha w samochodzie, bo paliwo i pocisk, to nie jest coś, o właśnie, to nie jest coś, co jest wielkim spoilerem, mam nadzieję, skoro rzeczywiście już mamy, już wiemy co i jak, więc... Oj, tych samochodów trochę tutaj jest, zobaczcie. W tym miejscu, no na górze widzę taką wieżę obserwacyjną. Oczywiście time spent in level nie liczy się chyba, mam nadzieję, w momencie, kiedy... W momencie, kiedy jeszcze tutaj biegamy. O, tam są kolejni. No to wychodzi na to, że jak udałoby nam się dobrze tutaj, słuchajcie, dostać, to może byłoby ładnie. Wiecie co, mam wrażenie, że trzeba by spróbować może od samochodu do samochodu. Mam wrażenie, że to byłoby osiągalne, sprawdźmy. Czy ten wybuch, przede wszystkim trzeba zobaczyć, ten wybuch, słuchajcie, mogę też oznaczyć sobie, widzicie? Mogę sobie też oznaczyć, gdzie są baki, które będziemy ładować. Pytanie brzmi, czy mogę... Tak, mogę sobie je oznaczyć, będzie mi łatwiej w nie celować w przyszłości. No mam wrażenie, że tamten jest schowany, ale damy radę, bez oznaczania. Dobra. Okej, słuchajcie. O! On też podnosi maskę.
Okej, okay, no to słuchajcie, zaczynamy od wybuchów, zobaczymy czy wystarczy trzy razy trafić w bak, czy jednak nie. Boom! Z explosion, mamy dodatkowe multi-kill. Cyk! Widzicie, że to się przydało. I... o cholerka. Tu nie widzę niestety baku. Tu może go nie być. Albo trzeba będzie pokombinować inaczej. Dobra. Wszyscy są martwi, ale wygląda na to, że nie zrobiliśmy challenge'a. Może będzie jedyna rzecz, która będzie mnie zachęcać do poprawek? Robienie challenge'y. No właśnie. No dobra. Nie zrobiliśmy challenge'a, tak? Nie ma bonusu za challenge'a. Spróbujmy zrobić challenge, tak? Wydaje mi się, że to mogą być wyniki, wiecie skąd brane? I Dream of Indie. Też jestem ciekawy, czy to będzie brane też z demka. Bo może to są rzeczywiście też punkty z demka. Może też zobaczcie sobie zapisać trasę. Nie wiem, czy w formie gifa, czy w formie jakiegoś obrazka, jak to wygląda. Także zrobimy to jeszcze raz. Wydaje mi się, że przy restarcie zapisują się tak. Wszystkie nasze obserwacje, wszystkie oznaczenia zostają z nami. Wydaje mi się, że musimy zniszczyć wszystkie baki samochodów. Więc być może powinniśmy polecieć, trafić tego, a potem wybuchnąć samochód. A może właśnie zacząć od tego samochodu. Co wy na to? Tu od trzech bym ubił może, zobaczymy. Jak zaczniemy stąd. Cyk, jest, aż trzy trafienia. Lecimy teraz tu. Pyk. No i pytanie. Tu w głowę. Tak, i tu walniemy jeszcze w bak teraz. Tak jest, udało się. Okej, widzicie? No, potrzeba sobie pokombinować w jakiej kolejności. Co zrobić? Im szybciej też to zrobimy, to też są bonusy. Proszę bardzo. No i mamy to. Gas tank. Widzę, że dostajemy achievement za zrobienie każdego challenge'a. Challenge complete. No właśnie. No i mamy punkty, które już mnie wspięły na 48 miejsce. Ale widzicie, to można bardzo łatwo, może nie łatwo, ale fajnie minimaksować, tak? Ale właśnie ten dystans się liczy. Mamy multi-kill, moving target, explosion, head, distance. A head tylko jeden, no tak. Więc tu różne rzeczy wpisują się w więcej punktów. Różne rzeczy dają dużo punktów. Bullets that burn are bullets that hurt. Removing evidence, usuwanie dowodu, czyli pociski, które ranią. Naboje, które ranią są... naboje, które płoną, są nabojami, które ranią. No właśnie, coś musi być z tym ogniem w takim wypadku związane. Skoro mówimy tu o ogniu, być może da się podpalić pocisk. Removing evidence, tak? No dobra, na początku oznaczamy przeciwników, żeby wiedzieć, gdzie oni są, a jest ich tu, zobaczcie, sześciu i oni są już tak trochę bardziej sprytnie pochowani. Kiedy mierzę, nie mogę chodzić, więc to też ważne, więc muszę teraz strzelać na początku. Ale to jest fajne, bo mamy tak zwany zwiad na początku. O, świetnie, też się to przyda. Na początku robimy zwiad. Patrzymy, kto gdzie jest. O, mamy tu kolejnego, widzę, przeciwnika. Dobra. Może jeden z pocisków musi przelecieć na przykład przez ogień. Tak mi się wydaje, że chyba tak robiłem też w demku. Tak mi się coś o pamięć obija. Zobaczymy, czyli tego też zaznaczymy i tego zaznaczymy. Ale jeszcze, dobra, jest cała szóstka. Okej, okay, no to zobaczcie, mamy też dwóch w budynku i tu można obiec wszystko dookoła, można. Mamy też bug jednego samochodu, ale nie tylko jednego chyba. Mam wrażenie, że tu też jest bug samochodu, drugi. Może gdybyśmy chcieli pomóc sobie. Mi się wydaje, że samochody mogą pomagać, to możemy biegać dookoła. Tu mamy jeszcze ten samochód. Te bugi, słuchajcie, te samochody mogą pomagać nam... O, nie chciałem tego robić, chciałem zaznaczyć. Był mój błąd. Distance. O kurcze. No dobra, nie wiem. Jak to weszło? Dobra, to robimy coś chaotycznego teraz. W głowę tego typka. Oj, może być niebezpiecznie, bo stąd ciężko, ale wciąż się da. Cyk. To wciąż jest wszystko realne. Poszło. Dobra, mamy to. Musi przejść przez ogień. I niech to szlak. I niech to szlak, niestety, słuchajcie. Nie mamy bonusu, zawsze widzicie, czas jakby mamy dużo, tylko nie będzie już bonusu, że streak, tak?
A jeszcze dwóch żyje w sumie, tak? Wygląda to, że jedynka i dwójka jeszcze żyją. No i widzicie, niestety, trzeba będzie coś odkąd zacząć. Tu za szybko strzeliłem, więc no niestety kończę. Kończę niestety, bo nie udało mi się. Teraz cofa się, widzicie, kamera też cofa się po locie, który zrobiliśmy, także to też jest fajne. Tak, niepotrzebnie strzeliłem, chciałem zaznaczyć tylko tamten bug. A mi się kurka gość strzelił. Dobra, jeszcze raz. Już mam wrażenie, że baki trzeba zaznaczać na nowo. Okej, baki samochodów trzeba zaznaczać za każdym razem. One jedyne się nie zachowują, co jest dziwne. Powinno wszystko zachować się, ale no nie zachowuje się, jak widać. Trzeba wiedzieć, od czego zacząć też, tak? Czy te... Wie co? Mam wrażenie, że baki tych samochodów są z obu stron. Czy to jest takie uproszczenie na potrzeby gry? Bo mam wrażenie, że tak jest. Jak najbardziej, dobra. Każdy samochód ma bug z obu stron. Dziwne to, ale powiedzmy, że na potrzeby gry jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak zostało to wymyślone. To teraz pytanie, kto powinien być naszym pierwszym celem? Trzeba będzie to wyczuć. Może zacznijmy od piątki, bym powiedział. Dwójkę łatwo tam trafić przez ogień, jak widzieliście, a wydaje mi się, że chyba najciężej jest trafić piątkę, więc od piątki byśmy zaczęli. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciach! Jeden leży. Boom explosion jest. Czy ktoś padł od eksplozji? Nie wiem. Cyk w główkę. Trzeba za każdym razem patrzeć, czy możemy wbić do środka jakiegoś mieszkania. Możemy. Akurat przez ogień? Nie, to chyba nie zaliczyło mi ognia. Tu mamy uciekającą trójkę. Cyk. No i teraz lecimy w dwójkę, chyba że ktoś jeszcze został. Nie wiem. Jest. Nie został. Już nie zniszczyłem wszystkich samochodów, ale to... Teoretycznie wiecie, im dłużej polatam po mapie, tak, to tym więcej mam punktów, ale tak jak mówię, ja tutaj skupiam się na eliminacji i zrobieniu challenge. Czy ja przypadkiem nie zrobiłem podpalenia? Bo nie zaliczyło mi podpalenia, zobaczcie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Distance? Nie ma. Okej. Okay. A czy ja nie podpalę? Naprawdę nie przeleciało i nie pokazało mi, że podpala? Czekaj, no to jeszcze raz. No to jeszcze raz. Mam wrażenie, że powinno podpalić. Że bawiliśmy się w podpalanie. Ale spróbujmy jeszcze raz. Zacznijmy teraz od czwórki. Dobra, panie numer 4. Przecież pan jest łatwy do trafienia. Cyk w jedyneczkę. Wow! Wow! Ale przeleciałem przez ogień. Dobra, teraz nie trafiłem absolutnie. No dobra, jest ciekawie. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, zacząłbym od pana numer 2. Tylko teraz tak się ułożyłem, że go nie widzę. Czekajcie. O, pan numer 2. Od ciebie bym zaczął. Też dystans jest dość duży, żeby tutaj nabić punkty. Cyk. Piąteczka jest schowana, więc musimy uciec. Jedynka. O-o! Można powiedzieć, że to nie jest takie proste. Wychodzi na to. Dobra, jeszcze raz. Aha, bo on chyba w miejscu ostatniego strzału nawet się gra. Resetuje, to dobrze. Jeszcze raz. Numer 2. W ogóle moglibyśmy też, słuchajcie, sobie od początku zaznaczyć też kolejność odpowiednią. Ja sobie to na razie tak chaotycznie zaznaczam. Trójka. Jest. Mamy przynajmniej challenge zrobiony. Czwórka. Jest. W główkę. Staram się oczywiście trafiać w głowę. Szóstka. Jest. Na piątce powinniśmy może skończyć. Ojej, ta piątka zawsze jest problematyczna, tu coś czuję. Ale mamy bug samochodu na szczęście. Oj, po to jest ten bug samochodu czasami, żeby móc... Aj, nie mam tam już multiplayera. Multiplayer mi się skończył. Nie zdążyłem, bo widzicie, trzeba szybko działać, żeby nabijać ten multiplayer, czyli żeby dostać takie combo bez przerwy. Jest jeszcze inaczej, bo ta każdy ten poziom ma... Challenge complete, super. Każdy ten poziom, jak widzicie, ma inny... Ma różne sposoby podejścia, różne sposoby osiągnięcia celu, tak? Widzicie też, jak jest zaprojektowany ogień w tych grach. To po prostu jest płaska animacja. Dobra, lecimy dalej w takim wypadku. Zobaczmy, co będzie następne. Ciekawiłem się, czy to nie będą takie na przykład misje, które będą... To gra jest liniowa chyba, ona w ogóle patrzy w kierunku kursora. Fajny efekt. Że na przykład będą rozdroża różne, tylko nie wiem, jaki miałby sens być w rozdrożu. Breakfast time! Przerwa na śniadanie. Okej. Okay. Rybki. Ale te rybki, zobaczcie, też płoną. Co jest ciekawe. Ptaki! Też płonące ptaki. Płonące ptaki, płonące ryby? Czy musimy ustrzelić ptaki i ryby?
Okej, chyba o to chodzi. Ale mam 7 celów. Aha, to jest jakiś rodzaj tutoriala chyba. O dziwo musimy ustrzelić ptaki i ustrzelić ryby. Ciekawe. No dobra. Okej. I jeszcze... To już koniec? Jeszcze tutaj. Rybki. 7 celów. No dobra. To tyle? Miejmy nadzieję. To zaczynamy od ryby pewnie. Oj. Dobra, nie widzę ryby, ale próbujemy. Ciach. Fish 10. Chyba nam mówi, że rybami i ptakami też możemy sobie pomagać, jeśli chodzi o... o robienie kombosów. Wow, tylko muszę uważać, bo ptak lata. Więc może być problem, jeżeli poruszę się tak, że go potem nie trafię. Cyk, w rybę. I jeszcze jedna ryba jest tu. I jeszcze ptaszor. O-o. Jest, dobra. Niewiarygodne. Widzicie? Trzeba nabrać trochę azymut jeszcze na to, jak ten ptak leci. Więc jak mamy daleki strzał, to sami widzicie. Jak mamy strzał z daleka, może nie wyjść. Strzał z daleka może nie wyjść, ale ryby też się trochę ruszają. Ale nie tak szybko jak ptaki. Więc trzeba na to brać poprawkę. Dużo punktów byśmy nabili. No właśnie. Dużo punktów byśmy nabili na pewno, gdybyśmy robili ryba, ptak. Wtedy byłoby dużo punktów za dystans. Ale to jest taka rzecz, którą możecie sobie sami próbować, jak będziecie grali. Ja tu się na razie skupiam, żeby zaliczać po prostu te zadania i zrobić wyzwania i być może... Oj. Dobra, jest, udało się. Mamy to. Przynajmniej mam mnożnik razy 7 zachowany. Ale to był tutorial, ewidentnie. Wow, faktycznie. No i sobie zrobiłem. I zrobiłem sobie rybkę. Jestem ciekaw, co to ten shots fired jest. Co on oznacza tutaj? W sensie... liczba strzałów, które oddałem, zanim mi się udało, myślicie, że to jest to? Czy chodzi... Aha, chyba, że wiecie co, bo każde trafienie w cel, no to potem jest kolejny strzał potrzebny, nie? Więc może o to chodzi. Że każdy strzał to jest naliczony. Dobra. Więc widać, że możemy też... no ten dystans jest też ważny. Dobra, okej. Mamy zrobione, więc teraz pewnie będzie jakiś poziom z tymi ptakami. O, tu mi się wydaje. Wydaje. O! Hiding bodies, appealing views from the top. I widzicie? I tu jest taki znacznik. Znacznik oznacza, mamy dodatkowy feature na nabój. Na razie będę wam mówił, o co chodzi, bo kojarzę, rozdemka. Tutaj może być jakieś rozdroże. O kurcze, to naprawdę opowiada jakąś ciekawą historię. Muszę powiedzieć. Co tu się dzieje? Ej, to są trupy w sianie. Ciekawe. O! Okej, okay, strzel. Mhm. Shoot towards the left trees. Okej, okay, tak po prostu. Hold the button to change trajectory. A, failed. Dobra, czekajcie, tam była jakaś zmiana trajektorii. Dobra. Tak, bo to jest ta opcja. Możemy teraz zmieniać trajektorię lotu. Ale tylko kiedy ten feature jest dostępny. A, przepraszam. Ja naciskałem, bo to pewnie trzeba przytrzymać. Tak jak było napisane. Czekajcie, sorry. Jeszcze raz. Hold the button. Widzicie? Zmieniam. Tak. I teraz mogę nakierować. Now aim to find hidden enemy. A, tutaj. Okej. Okay. No, skubana za kolejnym drzewem się ukrył. No i fajnie. Hiding bodies, appealing views from the top. Appealing views from the top. To mi się wydaje, że musimy ustrzelić ptaki. Zresztą widzicie, że one tutaj są. Zaznaczymy je sobie. Dobra, no i tutaj... A, faktycznie. Musimy wejść na górę, czyli nie wszystkich będziemy nawet widzieć chyba Stefanów. Tego widać, dziada. Ale zobaczcie, wszystko tak pochowane. Wszystkie ziemki są tak schowane, że mamy znaleźć ich 4. A ja tak naprawdę widzę tylko jednego. No kurczę, no właśnie, koniec. I koniec. To wychodzi trochę na to, żebyśmy musieli strzelić w ptaka na start. Żeby móc zobaczyć z góry, co się dzieje. Chyba zaczniemy od ptaka, słuchajcie.
tylko weź go traf. A chyba, że uda nam się zrobić tak. Tak, można sobie teraz poprawić lot trochę. Dobra, to jest pierwsze uderzenie. Cyk. Wbiło się mu w główkę. Co my tu mamy? Tu mamy kolejnego chyba. Dobra, nie wiem, czy on żył, czy nie żył. Ciężko powiedzieć. Tu kolejny. Cyk. Dobra. Back. Dobra. Boom. Może w ptaka teraz. Kurczę, dobra. Cyk. O, i nakierujemy na ptaka. Dobra, appealing views from the top jest, ale teraz pytanie, czy ja widzę... O nie. Dobra. Cyk. Trochę idę w ciemno. O nie. Jak trafiłem? Jaki to był snajpęk. Ale wyczułem typa za tymi... Ale wyczułem typa za tymi... Za tym stogiem siana. Appealing views from the top, jak najbardziej. 37 poziom. Miejsce. No nice. No nice. Time in level 100, shots fired minus 200. Dobra. No i widzicie, fajne. I 4 razy główkę zaliczyłem jeszcze przy okazji. 2 razy ptaka. Dobra, podoba mi się. Fajny poziom z wykorzystaniem ptaków. Zobaczymy, co dalej twórcy mają za nadrzu. Open gates through their hearts. Old home, Sterdam, czyli otwórz wrota przez ich serca. Czy to oznacza, że będę musiał teraz trafić w serca? Nie wiem. Gra jest liniowa oczywiście. Okej. Okay. Co to? Znowu jakieś ptaki tam latają. Oho. Mają swoją jakąś kryjówkę na jakiejś wsi. Okej. Okay. No dobra. Stary dom. Open gate through their hearts. Dobra. Może musimy jakoś, słuchajcie, otworzyć te... Widzicie, bo to są wrota. Nie? Więc może o coś z tymi wrotami chodzi. Już... Oj, ale że mnie ten przycisk. Dobra, to teraz będzie śmiesznie. O kurde, ale wbiłem do środka, używając supermocy. Ale lecę na ostro. Może butle gazowe warto? Jak najbardziej. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Co ja tu robię? Nie będę miał bonusu za strzał za strzałem. No i teraz jest problem, bo już nie wiem w co i w kogo. A może jakiś ptaszur jeszcze lata? Lata! Może z góry zobaczymy jeszcze kogoś. Jeszcze 3 cele mi zostało, więc no wiecie, no mogłem... Mogło być też na piętrze gdzieś, tak? Nie zbadałem całego terenu. Zrobiłem za wcześnie strzał, ale zobaczymy, czy tak też się da. Zobaczymy, czy tak też się da. Myślę, że są na piętrze. Myślicie, że są na piętrze? Muszą być. Ale go wyczułem! Ale go wyczułem. Czy można trafiać w światła? Nie, bo by się podkreśliło. I co dalej? Ktoś tu jeszcze jest? A czy można ich zaznaczać w tym trybie? Chyba nie. Tu typ nie żyje. O kurde, gdzie jest jeszcze jeden? No, nie mam pojęcia niestety. Nie jestem w stanie tego tu zrobić, bo... Tak, no teraz już nie... Widzicie, jest peł... Mogę skręcać? Nie mogę bardziej skręcić już pociskiem. Jest odpowiednia... Jest odpowiednia, słuchajcie, trajektoria, jaką mogę polecieć. Maksymalne wygięcie. O! Ale cele, które trafiłem, od razu mi się zaznaczają. To jest też ciekawe, tego nie wiedziałem o grze. Oczywiście też rozumiecie, że jakby już to jest poziom, że mówiłem, że grałem w demko, ale ten poziom jest dla mnie absolutnie nieznany już. Więc... Jeszcze jeden menel gdzieś się tu schował. Jeszcze jednego typa nie widziałem. Pytanie, czy on był na dole, czy na górze? Dobre pytanie, czy można obiec cały... Mam nadzieję, że da się obiec całość. Tylko czy da się trafić w lampy? Wychodzi na to, mam wrażenie, wiecie co, że trzeba po prostu... Że trzeba, pocisk musi przelecieć przez bramę i to jest ten challenge. Chyba widzę jeszcze jednego typa, którego nie mam zaznaczonego. Tak, jest cała ósemka. No dobra. To ciekawie. Od czego zaczynamy? Zacznijmy, słuchajcie, od... Co jeszcze zaznaczymy? Zacznijmy może od tego. Zobaczymy, ile tu ich zginie. Cyk. Czy to jest dwóch od razu poszło? Mam nadzieję, że dwóch poszło. O kurczę, dobra. Ptaszor mi się przyda stąd jednak. Chyba, że wlecimy do środka i zrobimy to. A bo to jest ich dwóch! Okej. Okay. Dobra. I tu jest jeszcze jeden. Okej, okay, teraz pytanie, co dalej?
Tashor? Nie, no możemy tu Valhalla. Tylko nikt nie zginął od tych eksplozji, ale zrobiłem boom. Tam jest jeszcze jeden. Tu jest na górze gość, o! Dobra, trafiłem, ale tak, chest! A chest to jest 50, słuchajcie. Dobra, i teraz co możemy zrobić? Teraz możesz się... Jeden mi został, to tylko ten został. O, o, tego nie wiem, czy go trafię. Niestety to okno. Trafiłem w okno chyba. Kurczę, było blisko. Było blisko, to całkiem dobra kolejność. Co prawda nie wykorzystałem ptaka, jakkolwiek to brzmi. No właśnie, szkoda, że za każdym razem trzeba znaczać ptaszory. To dziwne, że akurat to za każdym razem trzeba. No trzeba tam walnąć moim zdaniem w te wybuchające beczki. Tak mi się wydaje, że byłoby całkiem spoko to zrobić. Dwóch jest na górze. Dwóch jest na górze. Ten to auto może być tylko pomocniczym autem. Zaczynając od szóstki byłoby ciężko, coś czuję, cokolwiek więcej zrobić. Tak? Myślę, że szóstka jest chyba... Czy możemy spróbować zacząć od szóstki? Zobaczymy do tego, co to pomoże. Booms. Ale ładnie tu wejdzie. Ładnie weszło, chociaż nie ma wybuchu samochodu. Co to jest trochę minusem. Nie ma wybuchu samochodu, ale możemy dzięki temu też ładnie przez bramę wejść. Chociaż no, mam wrażenie, że... Co to za obrazek tu był w ogóle? A, to może być ich lider. Tak zrobimy eksplozję. Musimy wylecieć też przez... Dobra, musimy wylecieć przez gate'y. Tędy. Tak, jest. Open the gates of their hearts. Dobra, jest. Trafiliśmy w samochód. Spróbuję trafić w jeszcze jeden samochód, nie wiem czemu. Jak ja teraz mam trafić w ptaka? Mogę. To jest realne, słuchaj, tylko muszę poczekać, niestety. No i siódemka mi się tam gdzieś skryła na oknie. O kurczę, ciężko będzie w tę siódemkę trafić. Dobra. Cyk. Namierzenie na ptaszora jest. Siódemeczka może jednak będzie? O nie, czy to się da? Niestety nie. Kurde, myślałem, że mi to pomoże. Byłem tak blisko, żeby to zrobić. No nice. No nice. No dobra, czyli tak naprawdę problemem jest pan siódemka. Może byśmy spróbowali... Zobaczmy, jak to wyjdzie, jak spróbujemy... Namierzmy ptaki. Spróbujmy trafić, zacząć od gościa na górze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cyk, raz. Może będzie łatwiej. Cyk, dwa. Przez to okno to nie za bardzo coś możemy, ale tu... A wiadro? Sorry, chciałem sprawdzić, czy można trafić wiadro. Dobra, ale jednocześnie, wiecie co? Też jednocześnie fajnie by było mimo wszystko... Jak strzelę przez bramę główną, to wiem, że... Aha. Jak strzelę przez bramę główną, to wiem, że to od razu będzie zaliczone zadanie bonusowe. Spróbujmy jednak teraz od pana numer jeden. Lecimy. Cyk, raz. Cyk, dwa. Cyk, trzy. Teraz lecimy w to. Bums. Teraz polecimy pewnie w to. O, to jest całkiem ładne. To jest całkiem ładny efekt, bo dwóch żem ubił tym ładnym uderzeniem. Teraz w ptaka by się przydało. Cyk, w ptaka. Będzie łatwiej. Teraz w szósteczkę, a potem kurde, siódemka został. Tak się boję, że siódemki znowu nie zdejmę. A co? Ale to ja nie zniszczyłem tego gościa na górze, naprawdę? Dobra, spróbujmy. Aj, za wcześnie skręciłem. Miałbym to już. Ale to jest ładna kolejność, moim zdaniem. To mi się podobało. To mi się podobało. Chcę jeszcze raz z tej pozycji zacząć. No właśnie. Podobało mi się, jak to leciało. Jeszcze raz, jedyneczka. Postaramy się zobaczyć, jak to wygląda tu. A moglibyśmy... Oj! Teoretycznie mógłbym walnąć od razu w to. Eksplozja. Ziomeczek w główeczkę. Potem ten ziomeczek. Tak, i tu mieliśmy co zrobić. Aha, to kolejność popsułem. Oj, kolejność popsułem. I tu chyba było trzeba wylecieć. Dobra, możemy walnąć samochód. Teraz musimy... Wiem, że miałem zniszczyć... kurczę... Właśnie, tych przy samochodzie. Tych tamtych przy samochodzie miałem zniszczyć. Teraz pytanie, czy się uda?
No nie wiem. To nie jest dokładnie to miejsce, które miałem uderzyć. Ale... Ta. Teraz chyba nie trafię już dobrze. W bak? Czy utrafię w bak? Trafię w bak. Nie, nie trafiłem w niego. Teraz trafiłem dopiero tu. Tu spróbujemy ze skręceniem. No i została nam 7. No trochę nie do końca wyszło tak jak chciałem i znowu kończę. Ale udało się przynajmniej. Czy przelecieliśmy? Teraz czy przelecieliśmy przez główne wrota, bo też nie pamiętam, czy przelecieliśmy przez wrota. Chyba stąd zaczynałem, żeby zaliczyć zadanie, prawda? Tak, jest. Dobra. Arm trafiłem. A zagłówka jest najwięcej. Moving target head. Dobra. Shots fired, timing level. No właśnie, im więcej strzałów, też tym... Im więcej strzałów, też tym mniej punktów. No ale dobra, no to nie było może najlepsze. Mogłem to zrobić lepiej, mogłem zrobić też boom od samochodu. Może boom w beczki dało się zrobić od początku, co byłoby fajnym startem. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej, bo chodzi bardziej, żeby zobaczyć. Two in one. Gallery of heads, czyli galeria głów. Dwa za jednego, dwa na raz. Two in one. Zobaczmy. Ci kultyści naprawdę robią te dziwne rzeczy. O! Głowa niedźwiedzia. Czy w to też będzie można trafić? O, tutaj dużo. Jakaś budka strażnika? Czy coś w tym stylu? Dobra. Okej. Two in one. To jest ciekawe, co znaczy two in one. Bo pamiętam, to pamiętam akurat ten etap z demka. To jeden z trudniejszych, trzeba przyznać, bo tu dużo trzeba właśnie polatać i pokonać. Jest też dużo przeciwników. To akurat widzicie, czyli wymieszane są poziomy z demka. Natomiast tutaj pamiętam, że miałem trochę problemów, bo trzeba było właśnie wykręcać w dziwny sposób i było kilka chodzących ziomków. Już tu widzicie, że chodzą. Tylko nie pamiętam zadania 2-in-1, challenge'u 2-in-1. Co to znaczyło, że no, tak jakbym miał jednym pociskiem ubić dwóch? Co to może znaczyć? Dobre pytanie. Mam zaznaczonych wszystkich. Okej, wszyscy zaznaczeni. W porządku. Two in one. No wydaje mi się, że może chodzi o to, żeby eksplozja zdjęła dwóch. Może wystarczy trafić w samochód. Może to to. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie pamiętam. Czy ja to w ogóle zrobiłem wtedy. Two in one. No właśnie. No dobra, zobaczmy. Zacznijmy od samochodu. Nie, trafiłem, znaczy jeden tylko zginął. To nie. Tu jest ten chodzący, to też dostanie. Nie wie, co się za nim dzieje. Teraz ten. Dobra, ale 2-in-1 nam chyba nie wyjdzie, jak będziemy tak robić. Ten se po prostu siedzi. Skubaniec. Dobra, chyba na dole wszystkich mamy. Elo? Ładnie. Ładnie. I ładnie. I cudnie, dobra. Czyli to pierwszym razem zrobiłem, tylko bez challenge'u. 2-in-1, tak? Ej, no poszło całkiem nieźle. Aż jestem zdziwiony. No dobra, ale spróbujemy zrobić oczywiście jeszcze challenge. Ale 20 ten mam. 20 jestem na liście. Okej. Okay. Znaczy, to jest dziwne, bo skoro nie było tam tych poziomów, nie kojarzyłem wszystkich poziomów w demku, to dlaczego miały punkty? Czy aż tylu youtuberów i gości z prasy już miało dostęp do tej gry i tyle punktów nabiło? Prawdopodobnie tak, to pewnie powinno być jakieś tysiące punktów, jak już gra wyjdzie, prawdopodobnie. Zrobimy restart, bo chcę zrobić 2-in-1. Mam wrażenie, że to ten samochód jest kluczem do rozwiązania tej zagadki, więc poczekam, aż podejdzie wystarczająco blisko ten koleś, tak? Jak podejdzie wystarczająco blisko, to myślę, że chyba, że jednym pociskiem dwóch zdjąć, ale to jest niemożliwe. Widzisz, że gra się zatrzymuje za każdym razem. Wydaje mi się, że trzeba zdjąć po prostu dwóch ziomków. Cyk! Tak jest! Dobrze! Two in one. O to chodziło. Jednak. Oj. Jaka kolejność? Tam się kolejność ładna złożyła, no niestety nie masz bonusów. Za combo. No właśnie, widzicie? Łatwiej było, a teraz, no właśnie, teraz będzie problem z wleceniem do środka. Tak coś czuję. Ale może uda się jednak jakoś przez okno tu wlecieć jeszcze. O właśnie, dobra. Dobra. Powinno być ok, jak nie popełnię żadnej lamy. To może być spoko. Nie wyobrażam sobie mierzenia inaczej niż myszką. Jest. Dobra, mamy challenge i mamy wszystkich zdjętych.
Choć tam popsułem mnożnik, bo nie zrobiłem w czasie. Jakiś latający kamień też tu widzę. Nasza bohaterka jakieś psioniczne, psychiczne, dziwne odkryła w sobie właściwości. Tak? 7 razy główka. No i ładnie. A, 7 razy główka, bo zrobiłem jeden boom samochodem. Wszystko się zgadza. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Zobaczmy. Podoba mi się. You can see them all. Occupied village. You can see them all. Dobra, czyli wioska, zajęta wioska. Widzisz ich wszystkich. Może trzeba tak polecieć, żeby zobaczyć wszystkich przeciwników? O, tam jest jakiś długi dystans pomiędzy kolejnymi celami. You can see them all. Ciekawe, co to może znaczyć. No, zobacz ich wszystkich. Możesz ich zobaczyć wszystkich. Oni też potrafią unosić przedmioty? Może jesteśmy córką tego lidera? I zabili nam, nie wiem, ojca, zabili nam chłopaka? Welcome to village name. Naprawdę? Welcome to village name. Jest ich 6. Ciekawe, że na razie nie widzę żadnego. O, ciekawe. You can see them all? A może o to chodzi? Challenge polega na tym, że mam ich wszystkich zobaczyć. I wszystkich zaznaczyć. Bo się poskrywali, może o to chodzi. Challenge mi się liczy, jak uda mi się wszystkich ich wykryć. Chociaż you can see them all. A może po prostu chodzi o miejsce, z którego mogę strzelić, żebym widział ich wszystkich. Mam wrażenie, że widziałem jakąś głowę. Kurka. Weź tu, o, tutaj jest. Całkiem dobrze są schowani, muszę powiedzieć. O, widzę chyba kolejnego. O, tutaj. Dobra, jest. No, to może być ciekawie ich tutaj zdjąć wszystkich. Tam jest numer 2. O, to koniec! O, mamy bardzo ograniczone możliwości. Możemy sobie zaznaczyć również bak samochodu. You can see them all. O, pitole. Na pewno nie będą w spalonych domach, tak? O, chyba widzę kolejnego. Tam sobie siedzi typek. Numer 3. A, chyba widziałem kolejnego też, tylko nie, obróć się. Chyba widziałem kolejnego też tutaj w oknie. Gdzieś? Tak. Jest. Słuchajcie, może to jest to miejsce, z którego jesteśmy zdani zobaczyć ich więcej. A w ogóle najlepsze jest to, że możemy też trafić w bak nad ich głowami. You can see them all. Na razie niekoniecznie. Szukam. Jeszcze 2. Może wypatrzycie, na pewno wypatrzycie lepiej niż ja, może już widzieliście ich nawet wszystkich, tylko ja, no wiadomo, patrzę w inne punkty niż wy. Zasada 3W, czyli widz widzi więcej. Tutaj jest bardzo silna. Ja bym spróbował... You can see them all. Spróbowałbym walnąć w bug, zobaczymy, czy po drodze coś odkryjemy na razie, nie wiem. Może jest pozycja, z której zobaczymy ich wszystkich. No mam wrażenie, że w tym domu będzie jakiś koleś. Pytanie, gdzie... O, chyba go widzę, czy mi się wydaje? A, jest! Dobra. No i zobaczcie, praktycznie... Zaraz faktycznie będę ich wszystkich widział. Tu 2, tu 3, 1 schowana teraz, 5 widać, 4 widać. A gdzie jeszcze jedna menda jest? Może w tym domu jest? Patrzę na ten dom najbliżej tutaj, ale nie widzę tu nikogo. Tam widziałem 4. Kurczę. Się pochowali tu. No dobra, ale spróbujemy... Czekajcie, nie zaraz. A czemu mam napisane... Poczekajcie, coś nie tak. Czemu mam napisane 0? Mimo, że mam 6 celów do oznaczenia, a mam 0. Czy to oznacza, że on mi liczy też ten samochód, który zaznaczyłem? Kurczę, zgubiłem się, jeśli chodzi o to oznaczanie. Wydawało mi się, że zaznaczanie tego nie wchodzi w grę. Dobra, walnijmy sobie na początku w ten bug, z ciekawości. Może chodzi o to, że właśnie mam ich zobaczyć wszystkich w taki sposób. 4, 5, 2. Gdzie jest jeszcze jeden typ? Zaraz zobaczymy. Bum! Tu się rozejrzymy na razie. Kogo my tu mamy? Tu mamy typa zrobionego. Tu jest 4 gdzieś. Gdzie jest jeszcze jedna menda? Tu jest 3.
Tu jest pan dwójka, no to lecimy do pana dwójki. Główka. Na razie się rozejrzymy, żeby ich wszystkich... A, tu byłeś! Jest! Dobra. Wystarczyło po prostu ich znaleźć. Najwyraźniej. Ten się schował w tym domu. Nie widziałem go wcześniej. I co teraz? Musimy wylecieć i naprowadzić na kolejnego. No dobra, to będzie ciekawe. Ale spróbuję tu wlecieć, słuchajcie. Nie wiem, czy mi się to uda. Niestety nie. Dobra, ale przynajmniej zobaczyłem, gdzie jest. Przynajmniej wiem, gdzie radzie są wszyscy. You can see them all. Pytanie, skąd zacząć strzelać? Może spróbujemy od szóstki. Szóstka w sumie nie wiem, czy jest do trafienia tam. To ciężko powiedzieć. Szóstka się ładnie schował. Dobra, zacznijmy od samochodu. Słuchajcie i zobaczymy, co dalej. Boom, samochód. Boom, główka dwójki. Przecież myślę, że właśnie dwójka była dobrym wyjściem. Myślę, że tu raczej te elementy odczernia są po to, żeby łatwo wyjść. Ta. Bo teraz... Dobra. Okej, spróbujemy, ale to nie wyjdzie. Aaaa, shit. No dobra, tu jest ciekawie. Jest ciekawie. Jeszcze raz. Trzeba ich tutaj dobrze... Wydaje mi się, że no tak, no ale jak wszystkich znajdę, to też wszystko mi się zaliczy raczej. A teraz mam 400 napisane na górze, po lewej stronie. Już chyba zgubiłem się, co oznacza liczba po lewej stronie. Bo miałem 0 na początek. No teraz o co chodzi z tym 400? Może to, wiecie co, to jest mój poprzedni wynik. Ja dopiero teraz zacząłem na to zwracać uwagę. Po prawej liczba celów, które mam oznaczone, ale wydawało mi się, że było napisane... Kurde, mam wrażenie, że z jednej strony było napisane zawsze, ile mam celów do znalezienia, a ile zaznaczyłem, ale może jestem w błędzie teraz. Dobra. Zacznijmy w takim wypadku od pana numer 6. Tu jest ich dwóch! Właśnie. Czekajcie. Trochę polecę tak, żeby móc... trafić tak. On tutaj jest bardzo blisko. O kurczę, wiecie, ta szóstka była... Dobra, szóstka była inteligentniejsza na start. Widzicie dlaczego? Bo jestem w tym samym problem, mam ten sam problem co wtedy. Ale damy radę. Czy trafię w bug? Nie trafię teraz. Jest czwórka, ale teraz jak czwórkę zdjąć? Mogę zdjąć trójkę, ale... Co z czwórką? Mi się wydaje, że jak najbardziej trzeba się skupić... Oho. Może się uda, ale najbardziej trzeba się, kurde, skupiać jednak mimo wszystko na... Będzie zły pomysł. Najpierw skup się na środku, a potem skupię się na reszcie. Teraz pytanie, w co ja mogę walnąć, żeby sobie nabrać lepszy azymut? Jak trafię w pak tego samochodu, to nie będzie dobre. Ale może jakimś dziwnym lotem tę piątkę postrzelę. Dobra, spróbujemy. Słuchajcie, spróbujemy. Strzelę tu i zacznę wymijać to miejsce. O, to chodziło. Tylko teraz pytanie, czy się uda na tyle skręcić, by to wleciało tu i go... Gdzie on jest? O-o! Gdzie on był? Chyba w innym pokoju. Piątka jest skryta. No dobra, widzicie? No i jest tutaj wyzwanie. Piątka jest bardzo dobrze skryta. Zacznijmy od piątki. Dobra, pan numer 5. Skoro byłeś takim problemem, to od ciebie zacznę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak od piątki zaczniemy. Cyk! No piątka schowane był ładnie. I teraz zrobimy... To. Okej, piątka, potem eksplozja przy czwórce. Jest to dobry pomysł. Potem jedynka. Szóstki, dobra, piąt, teraz trójka. Cyk. Dobra. Pytanie, czy będzie pyk. Dobra, będzie pyk w baku. Tak, to mi pomoże trochę. O właśnie. I teraz w szósteczkę powinno pójść. Yeah. Dobra. Ładne. Ale nie zaliczyło mi chyba... Czy zaliczy mi challenge? Nie zaliczyło... Jest challenge complete, 400. A gdzie jest achievement za to? Może już wleciał wcześniej. Ja nie wiem, jakoś tak... Nie ma achievementu za to. Nie wiem czemu. O, mogą mieć dwa punkty... Mogą być na 69. No nic. Dobra, słuchajcie. Czas kończyć, mimo że kurczę fajnie się gra. No dobra, ale co to jest ten X? Dobra, zobaczmy jeszcze X. Chciałem zrobić odcinek, który ładnie się skończy w 50 minut, ale ten poziom trochę to zepsuje, ale zobaczmy.
Co to jest X? Czy to jest jakiś pierwszy... Oni tu wszyscy nie żyją już. Czy to jest jakiś mini-boss? O! A może jakaś po prostu scenka? To jesteśmy my? No właśnie. Co tu się dzieje? O, czekajcie, coś, tutaj coś można zrobić. Aha. Jakaś mini-gra z... Co tu się dzieje? Zabiłam człowieka, teraz jestem napalona? Rotate? Collect bullets? Jakaś mini-gra jest, o kurcze. Co? Co się dzieje? O co tu chodzi? Aha, ja tutaj idę. Czekajcie. Co tu się... A, bo ja steruję tutaj. O ja, co tu jest? Jakie to głupie. Steruję lewo-prawo myszką naciskając. Ale czemu tak? Dobra, mam wszystko. I co teraz? Aha, i teraz zbieram pociski. Teraz mogę niszczyć te główki. Jakaś mini-gra nam tutaj weszła. Ojej. Oj, jak to się odbija źle. Oj, jak to się źle odbija. Ale mogę się odbić od ściany. Dobra, no... O jest. Paskudna mini-gra. Powiedziałbym, że tragiczna. Sterowanie we wszystkim. 27 punktów. Jej, a Jezu, jeszcze te migające... Dead. Jeszcze te migające te... obrazy. Dobra. No nieźle. Headstone. O Jezu, jakie to dziwne. Ojej. Bardzo dziwna minigra. Muszę powiedzieć. Ale to tak jakby taki przerywnik był, nie? Dobra, szanowni państwo. I tutaj mamy nową opcję naszego pocisku. Wygląda jak wielokierunkowość. Nie wiem, o co chodzi. Będziecie mogli sobie to sprawdzić sami w takim wypadku. Ja bym chciałem tu pokazać w jednym odcinku co i jak. Bo jak sami widzicie, jest to gra, która no, wymaga pewnego tutaj skupienia. Nie wiem, czy jest ciekawa do oglądania, tak? Bo w koncepcji, jak grałem po demku, widziałem, że jak będę chciał kiedyś wam tę grę pokazać, to raczej w jednym odcinku, żebyście zobaczyli, na czym mniej więcej technicznie to polega. Bo jak widzicie, gameplayu tutaj jest trochę, w sensie no jest jakiś pomysł, jest to gra trochę logiczna, taka taktyczna, co gdzie zrobić, ale nie wiem, czy to jest dobre do oglądania, tak? To raczej jest coś, co warto pokazać i warto pograć samemu, nie? Tutaj nie za bardzo jest jak coś, nie czuję tego jako dobrej gry do oglądania, tak? Że to raczej nie jest materiał ani na serię, ani więcej odcinków niż jeden. Więc żeby się nie powtarzać i nie mówić tego samego w różnych słowach, po prostu powiem, że mimo wszystko jak wam się podobało, bo gra jest moim zdaniem interesująca i widać, że z każdym kolejnym poziomem będą nam dorzucać kolejne jakieś dodatkowe twisty, co też jest bardzo fajne. Więc jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. To jest Children of the Sun, premiera 9 kwietnia, czyli w momencie, w dniu, w którym ten odcinek wychodzi. Możecie sobie kupić, sprawdzić i powiedzieć, dać znać, czy wam się podobało, czy nie podobało, jak długa jest ta gra, bo też mnie ciekawi, wygląda na grę niedługą, myślę, że na max, nie wiem, 3-4 godziny, nie wiem, teraz strzelam, bo nie ma, strzelam, no, ze snajperki, ale zakładam, że to nie jest gra na 20 godzin, bo by się znużyła, a raczej tak, abym powiedział, pod 5, więc możecie dać znać, jeśli się dowiecie, jak długa faktycznie ta gra jest. I jakie będą wasze wrażenia. Mi się podoba pomysł. Mi się naprawdę podoba pomysł. Jest to ciekawie, zmyślnie zrobione w całkiem takiej psychodelicznej, interesującej otoczce. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!